No co, nie było mnie chwilę, prawda? Ale mniejsza o to, teraz już będę chyba wrzucał regularnie. Czyli raz na kiedyś. Postaram się częściej niż co roku, tak? Dobrze? Może być? I pytanie co do tego, bo myślałem nad takim formatem, aby na przykład, są takie pomysły. Jeden. Pokazywać wam jak tworzę. Czyli w sumie to, na co niektórzy czekają, choć miałem też zarzut, że po co mam pokazywać jak tworzę, skoro wtedy ktoś może stworzyć to samemu. Może i tak, ale wiem, że jest sporo twórców na YouTubie i ja też się od nich uczę, więc nie wiem co za różnica, że ja też pokażę jak tworzę. No, no może dla kogoś jest to różnica, no, ja jej nie widzę. W każdym razie kolejny pomysł to ta seria, którą zacząłem nieskończonym odcinkiem, czyli coś z niczego. I tam tworzyłem z jakiejś tam masy, tam z netto dawali w saszetkach, taką coś, nie wiem, pianka taka specyficzna. I myślę, żeby coś iść w tą stronę. Ewentualnie jeszcze testować właśnie różne masy rzeźbiarskie. Albo tworzyć coś stricte z niczego, czyli właśnie z jakichś tam materiałów, które gdzieś tam ogarnę, nie? I to poskleję do kupy i zrobić jakąś właśnie fajną figurkę, na przykład z tego, czy tam pojazd, cokolwiek. Myślę, że to też mogłoby być ciekawe. Ewentualnie jeszcze jeden jest taki skromny pomysł, mógłbym taką, powiedzmy, małą szkołę rzeźbienia wam pokazać. Co prawda ja sam jestem samoukiem, nikt mnie tam raczej nigdy specjalnie nie przyuczał do tego. Ale myślę, że to mogłoby być ciekawe doświadczenie. Możecie mi napisać, czy chcecie w ogóle coś takiego, to zastanowię się, jakoś to przedyskutujemy może i coś z tego wyjdzie. A też bardzo ważna sprawa, bo większość z was pewnie, która teraz to ogląda, to się zastanawia w ogóle kim jestem, bo jednak no nie było mnie troszkę czasu. I głównie przybyliście tutaj dla tematu Kapitana Bomby, który będzie kontynuowany na pewno. Tak myślę, nie? Tak bym chciał. Mam w planie już od dawna, żeby któryś z odcinków zrobić cały w 3D. Tylko nie wiem, który. Fajnie, jakbyście mi też to nakreślili może. Pisałem oczywiście w karcie, jak to mam, w karcie społeczności. Tam jest taki właśnie dział dyskusja. Ale oczywiście nikt się do tego nie odniósł. Także może teraz ktoś coś, nie wiem, jeden komentarz, nie? Żeby jakiś punkt zaczepienia był. I też mi troszkę tak chodzi po głowie i nie wiem, czy nie napisać w tej sprawie do CDA, bo oni są właścicielami praw do Kapitana Bomby, żeby zrobić grę. No, taki ambitny plan, nie? Jakiś pomysł nawet na to mam, tylko to dużo czasu by zajęło, dlatego musiałbym ich zapytać, czy w ogóle mógłbym coś takiego zrobić, bo później bym ją najpewniej wypuścił na Steamie. No a skoro tak, to fajnie, żeby to nie było takie, wiecie, no, no żeby nie było pirackie, nie? Żeby mi to nie ściągnęli zaraz. Dlatego najlepiej się będzie z nimi po prostu porozumieć, czy w ogóle jest sens działać w tej materii. No, z kolejnych istotnych rzeczy, które zresztą sobie zapisałem w notesie, to fakt, że pracowni już nie mam. Od listopada w zasadzie, czyli zaraz będzie rok. No niestety koszty utrzymania trochę mnie przerosły i też ze względu w ogóle z tym, to zastanawiam się troszkę po 2 latach mojej działalności artystycznej, już tak zarejestrowanej w pełni. Co z tym dalej zrobić? Bo w maju przyszłego roku ZUS mi wzrasta, czyli do normalnej stawki, a jak wiecie ZUS to no, nie przelewki. I nie wiem, czy czasem ten cały biznes się nie zamknie. Bo póki co jest ok, ale jeśli mam płacić pełen duży ZUS, no to już tak robi się troszkę mniej ciekawie. Chyba, że jakoś tu się zdążę rozwinąć na tym całym YouTubie i inne takie, może wtedy, wiecie, na Patronie ktoś mnie wesprze, bo póki co mam tam jedną osobę, która mnie wspiera już od dłuższego czasu, za co dziękuję. Wiesz, o kogo chodzi, bo jesteś sam. No. Także tego. No też ważną sprawą jest to, że mam do realizacji obecnie jeszcze dużo projektów. Nie podliczałem dokładnie, ale prawdopodobnie jest ich kilkadziesiąt. A ręce mam jednak 2, ja jestem w tym sam. Jakoś to powoli działam. Dużo zaległości i to z zeszłego roku. No, nie czuję się z tym komfortowo, ale no, no, no niestety, życie takie jest, że wiecie, no,
sztuka wymaga czasu, bo tak mi napisał pewien mój zagraniczny klient. Szukałem słowa. I tak myślę, czy coś jeszcze. A, bardzo ważna informacja. Pewnie, no i tak większość z Was mnie zajęczycie, z tych subskrybentów nie obserwuje na Facebooku, ale mam tam stronę artystyczną i została skradziona w czerwcu. No i jak to na Facebooku? Wiadomo, ukraść łatwo, bo ktoś sobie wejdzie, zabierze i do widzenia. A żeby to odzyskać, no to jednak trzeba troszkę przy tym posiedzieć. No i ja właśnie muszę się troszkę zmobilizować, żeby posiedzieć i napisać pismo do Facebooka. Bo przysłali mi, co tam dokładnie muszę im wysłać. I jakoś tak nie miałem głowy do tego, żeby, wiecie, się tym zająć. Mam inne rzeczy, jak przed chwilą mówiłem, do realizacji dużo tych projektów, wszystkiego. No, głowa mała do tylu zajęć. I co? To było na tyle. Taki mały update, czy jak to tam nazwać. Ahoj!